Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. W dzisiejszym odcinku mam dla Was prawdziwą nowość. Będą to misie cupcake. No i jak widzicie, mam aż 4. To jest dopiero seria pierwsza, ale mam nadzieję, że będzie kolejna. No to co, otwieramy? No dobra, to słuchajcie, postanowiłam, że zacznę od tej pierwszej babeczki. W środku powinien być jakiś fajny misio. Jestem ciekawa, co to będzie za smak. Chociaż jak widzicie, tutaj na ulotce macie narysowane, jakie możecie trafić smaki. Mi się wydaje, że to będzie truskawka. No ale zaraz się przekonamy, co tutaj kryje się w środku. No to słuchajcie, czas otworzyć pierwszą babeczkę. Wow, dobra. O, ale fajna. Słuchajcie, to takie jest troszkę gumowe. No dobrze. To uwaga, uwaga, wyciągamy i tadam! Misio się nam pierwszy pojawił, ale słodko wygląda. Tak wygląda mój pierwszy misio. Słuchajcie, ta jego taka czapeczka jest taka fajna gumowa. Można ją tak sobie troszkę pościskać. O, widzicie? Możemy sobie go tak jeszcze mocniej wyciągnąć. To oczywiście też możemy wyjąć sobie z pudełeczka. O, mam takiego misia. Chyba właściwie to jest pani miś. Taka w sukieneczce. O, z takim jeszcze mini fartuszkiem. I pachnie jak nam nomsy. Naprawdę, samą truskawką. No dobra, to teraz sobie na chwilkę mojego miśka wyjmę. O, widzicie? Tak wygląda właśnie. Super, co nie? I najlepsze jest to, że on przede wszystkim tak mocno pachnie. No i możemy go sobie znowu schować. O, że wygląda teraz jak babeczka. No i wystarczy jeden ruch rączką i mamy słodkiego misia. To pierwszy misio już za nami. Czas otworzyć drugiego. O, tutaj już czeka. Tym razem, no, ciężko byłoby nie zgadnąć. To jest, słuchajcie, czekolada, więc otwieram, sprawdzę, jak ładnie pachnie. To otwieramy naszą czekoladową babeczkę. Ojca, znowu trzeba troszkę mocniej podważyć. O, ale fajna. I uwaga, uwaga. O, wyciągamy, ale misio, taki różowiutki. Super, jaką ma śliczną sukienkę. No dobrze, czas wyciągnąć drugiego misia. Wyjmę go sobie razem już z pudełeczka. O, tak wygląda, widzicie? Powiem Wam szczerze, że powąchałam przed chwilą naszą babeczkę i tak średnio pachnie tą czekoladą. Na pewno mocniej pachnie truskawka, to Wam muszę od razu powiedzieć. A ten misio jest taki śmieszny, zobaczcie, chowa się i tak, o, wyskakuje. I tak cały czas może robić. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. O, z tyłu. Tutaj w środku jest w sumie taki pusty, ale możecie go sobie pościskać czy coś. No w końcu wiadomo, musi się nam schować z powrotem jako babeczka. Tak wyglądają dwa pierwsze misie, które wyciągnęłam z naszych babeczek. Oba są urocze, ale w pojedynku truskawka, czekolada, musiałabym wybrać truskawkę. To teraz już trzecia babeczka. No ta wygląda, słuchajcie, powiedziałabym najpierw, że wanilia, ale chyba jednak to będzie taki smak śmietankowy. Zaraz zobaczymy, na pewno jeszcze na ulotce jest napisane i wszystko Wam powiem. To otwórzmy trzecią babeczkę. Dobra. Wow, ta jest mocno zamknięta, wiecie co? Nie spodziewałam się, że aż tak. O, dobra, już mam. Uwaga, uwaga, otworzone. No i chyba będzie ładny kolor misia. Kuku, widzicie? Ale ma sukieneczkę, śliczny jest. Uhuhuhuhu, ale mi się spodobał. No dobra, to wypakowałam już misia, teraz go tylko wyjmę jeszcze tutaj obok. O, i wiecie co? On pachnie zupełnie jak taka śmietanka o smaku truskawkowym lekko. Ciężko to do końca wytłumaczyć, bo najpierw możecie ją pomylić od razu z samą śmietaną, ale naprawdę ona jeszcze pachnie lekko truskawką. Także też jest super zapach, bardzo mi się podoba. Chyba nawet lepiej niż truskawka sama pachnie, także jest bardzo fajnie. Teraz w porównaniu z pozostałymi dwoma misiami, ten naprawdę wygląda bardzo ładnie. Powiem Wam, że ma najładniejszy strój chyba, no i póki co najlepszy zapach. Także bardzo ciężko jest wybrać, który z nich najładniej pachnie i który najlepiej wygląda. Teraz przyszedł czas, myślę, na najbardziej zagadkowe, na najbardziej zagadkową babeczkę. Spójrzcie, ona jest taka niebieska, troszkę smertna bym powiedziała i ciekawa jestem, co to będzie za smak. To czas ją otworzyć, dobra. Otwieramy, wow, otwieramy. No i uwaga, uwaga, uhu, ale ładny misio, śliczny jest, cały bielutki. Wiecie co, w to byście nie uwierzyli, to jest zamarznięty misio i on trochę
jakby to określić, pachnie jakby takim lodem, ale też bardzo fajnie. Jest naprawdę, wyróżnia się, może tak, wyróżnia się na tle pozostałych misiów, ale słuchajcie, owocowego zapachu to on na pewno nie ma. To przypatrzmy się mu jeszcze raz, zobaczcie, o, jest całkiem spory, ma taką takie niebieskie ubranko w kwiatuszki, o, widzicie? Bardzo ładne, również z fartuszkiem, tak jak wszystkie misie z zestawu, no i możemy go sobie ślicznie schować, także już nie jest taki duży i trochę się nam skurczył. Dzisiaj pokazałam Wam wszystkie nowe misie z nowej serii Misie w baweczkach, czyli takie misie cupcake. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobały. W komentarzu napiszcie mi, który Wam się najbardziej spodobał. Ja muszę przyznać, że mimo wszystko najbardziej polubiłam właśnie tego misia. To jest ten, który ma taki zapach śmietanki truskawkowej, ale naprawdę bardzo ładnie pachnie. Także pamiętajcie też o kciukach w górę, no i oczywiście o subskrypcji kanału. Do zobaczenia!